Kraków. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie, my i nowe okulary Adama. Zobaczymy, co zobaczę. Dzisiaj mamy takie zadanie, żeby w dzisiejszym programie was do czegoś zainspirować. No nie wiem, czy nam się uda, ale postaramy się bardzo, bardzo mocno się postaramy, prawda? Ania mnie zainspirowała bardzo do dywagacji na temat inspiracji. I zauważyłem kilka rodzajów. Oczywiście jest inspiracja freudowska, czyli ja coś namaluję, ona to zobaczy i później się ze mną hajtnie. Może być na przykład też inspiracja sytuacyjna. Powiedzmy sobie, siedzi Newton pod drzewie, spada jabłko, proszę bardzo, mechanika newtonowska wynaleziona. Ale może być też czarna inspiracja. I tu przykładem jest na przykład diabeł morski, który kusił Sindbada żeglarza i go gdzieś tam wywodził na tak zwane po krakowsku manowce. Mam nadzieję, że ty nie jesteś diabłem morskim. Nie, 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 oczywiście, że nie. Nie o takie inspiracje tutaj chodzi. Chociaż nie obiecuję. Oglądajcie uważnie. To zabieramy was na manowce w takim razie. Pierwsza inspiracja do tego, żeby wyjść z domu. Pokażemy wam miejsce przepiękne, przecudne, przemajestatyczne, choć niewielkie, to z bardzo sielankowym klimatem. Chodzi o Park Dębnicki. Te parki w Krakowie to mają taki klimat, że mnie się wydaje, że powinien tam być taki teleporter i z jednego parku człowiek powinien się przenosić do innego i na przykład w ramach przyjaźni międzydzielnicowych składać sobie jakieś rzeczy w ofierze. To byłoby bardzo sympatyczne. Nie wiem, co w Dębnikach można składać w ofierze, ale się przekonamy zaraz. W tym parku chyba każdy znajdzie coś dla siebie. I mali, i duzi, dom nawet znalazły tutaj motyle. A pośród tych motyli, pośród traw i w tym sielankowym klimacie odnalazł się nawet Piotr Wojdyło, drodzy państwo. Paść królowej dosłownie. Piotrze, jak ci się tam podoba? Witaj Aniu, witaj Adamie. No słuchajcie, jest rewelacyjnie. Ja widzę, że humory wam dopisują, że dobrze wam tam studio, ale powiem wam szczerze, mnie tutaj jest dużo, dużo lepiej. Szczerze, jestem tu po raz pierwszy w życiu, ale na pewno nie po raz ostatni. Bardzo mi się spodobało. Z jednej strony centrum miasta, a z drugiej czuję się jak zupełnie poza miastem. Zaobserwowałem przez ostatnią godzinę, że to miejsce często wybierają rowerzyści, ale też rodziny z dziećmi. Jest tutaj świetny plac zabaw, górki, dołki. Dzieciaki mogą się wyhasać, no a dorośli odpocząć sobie chociażby na ławeczce, czując woń licznych kwiatów, które tutaj rosną. Park jest stosunkowo młody, powstał w roku 2002, czyli na początku tego wieku, no ale roślinność zdążyła już bujnie urosnąć i w takie letnie, wakacyjne, upalne dni jak dzisiaj jest tutaj dużo cienia, no i też przyjemnego orzeźwienia. Ci, którzy Dębniki odwiedzają, ci, którzy w Dębnikach mieszkają, nie ukrywają, że te Dębniki kochają. Tak samo jest w przypadku mojej gościni dzisiejszej, Łucji Malec-Kornajew, dyrektor programowej Fundacji Kocham Dębniki. Cześć. Cześć Łucja. Cześć. Dzisiaj w programie inspirujemy. Na pewno już te kadry, które widzieliście, no i mój opis tego parku są inspiracją, żeby tu się wybrać, ale Dębniki to nie tylko park. Nie, to nie tylko park. Dębniki są świetnym miejscem do mieszkania, przede wszystkim chyba ze względu na sąsiedztwo, bo uważam ja i też osoby z naszej fundacji, że sąsiedzi na Dębnikach są naprawdę wyjątkowi i wiele razy tego dowiedli. Natomiast jeśli pytasz o miejsca, które są ciekawe na Dębnikach, to ja mogę odpowiedzieć tak jakby z własnej perspektywy. Jest bardzo ciekawy mural Mikołaja Rejsa, on się znajduje tutaj niedaleko przy wejściu do parku. Myślę, że też wszyscy państwo znacie Zakrzówek, ale tak z mojej prywatnej perspektywy najciekawszy jest ten Zakrzówek dziki, tak? Czyli ten, gdzie można wspinać się po skałkach, pobiegać i zobaczyć na przykład jaskinię pana Twardowskiego. Super miejscem na Dębnikach jest też Rynek Dębnicki i ja myślę, że to jest takie serce Dębnik, jedno z serc, bo drugie, to tak nieskromnie powiem, uważamy, że bije na ulicy Konfederackiej numer 4. To na pewno będzie świetna inspiracja do tego, żeby wykonać jakiś spacer, ale nawet wycieczkę wakacyjną właśnie w tym kierunku w Krakowie. Według mnie też takim dużym walorem jest bliskość Wisły, gdzie można się przespacerować albo przejechać też na rowerze. Natomiast powstaje też tu wiele inicjatyw, zajęć, także dla najmłodszych. No i teraz szykuje się kolejne. Natomiast, żeby się ono udało, musimy najpierw uskutecznić pewną zbiórkę. I to nietypową zbiórkę. Opowiedz o niej więcej.
Tak, nasza fundacja, Fundacja Kocham Dębniki, prowadzi, może od tego zacznę, żeby jakby był taki kontekst. Prowadzimy takie specjalne, wyjątkowe miejsce właśnie na ulicy Konfederackiej numer 4. To są Domki Kultury Dębniki, czyli taki sąsiedzki dom kultury. Jednym z tych domków jest świetlica dla osób uchodźczych z Ukrainy. Mamy w tej chwili ponad 800 osób jakby w naszej orbicie, którymi się opiekujemy. I wymyśliłyśmy ostatnio z dziewczynami, które u nas pracują, że poprowadzimy taką zbiórkę Lego. Bo dzieciaki kochają Lego i nie tylko dzieciaki, więc odbywa się u nas zbiórka klocków Lego. Jeżeli państwo macie gdzieś na strychu kurzące się pudła z klockami Lego, mogą być też duplo, bo... To nie muszą, dodam, być pełne zestawy, to mogą być stare, już nikomu niepotrzebne klocki. Jasne, jak najbardziej. Wszystko się nam przyda, więc bardzo serdecznie zapraszamy z tymi pudłami, pudełkami, nie wiem, koszyczkami, nawet z jednym klockiem albo z jedną figurką Lego czy duplo na ulicę Konfederacką numer 4. Prowadzimy tam zbiórkę do piątku, do wieczora, oficjalnie do godziny 16, ale myślę, że jeśli po 16 ktoś z państwa tam dotrze, to też jeszcze przyjmiemy jak najbardziej. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś takie klocki, to wiecie już, gdzie można je przynieść. Dziękuję bardzo za polecajki. Dziękujemy bardzo ci, redaktorze. Jedna mała uwaga, klocki Lego zawsze są potrzebne, ale to już tak porozmawiamy sobie na ten temat. Dębniki to swój klimat mają, jak się okazuje, warto się tam teleportować, ale żeby się teleportować, to fajnie, jakby był fajny klimat. Ja się zastanawiam, ile w Krakowie jest stref klimatycznych. Zaraz się dowiem od naszego czynnika pogodowego. Halo, halo. Zanim się dowiem, jaka będzie pogoda, będę męczył cię też o te strefy klimatyczne, bo mam nadzieję, że ich jest kilka. Tak, o, już jest. Stref klimatycznych, szczerze mówiąc, to nie wiem, nie liczyłam. Muszę się tym zająć dzisiaj po pracy. Ale za to sprawdziłam dziś ranking najlepszych parków w Krakowie. No i tak, wygrywa Młynówka Królewska, Park Lotników, Błonia, ale też Park Jordana. Między innymi, bo ta lista jest ogromna. Ale wiem jedno, jeśli przejdziemy się do jednej z najbardziej zielonych dzielnic naszego miasta, czyli dzielnicy Dębniki, to tutaj te głosy będą zupełnie inne. Tu panuje przekonanie, że to park Dębnicki jest najlepszym parkiem na świecie. A dlaczego? No, oprócz tego, że jest niewyobrażalnie piękny, można także tu poczuć klimat taki tajemniczy, wybrać się na grę terenową w poszukiwanie skarbu zaginionego, ale także wybrać się na najfajniejszą atrakcję chyba, czyli kino plenerowe. O tym opowie więcej mój gość, Przemysław Walaszczyk z Centrum Kultury Podgórza. Cześć. Powiedz mi, na co zapraszacie? Zapraszamy na wakacyjne kino plenerowe, które odbywać się będzie przez całe wakacje. W lipcu o godzinie 21, a w sierpniu o godzinie 20:30 zapraszamy wszystkich mieszkańców nie tylko dzielnicy Dębniki, ale i całego Krakowa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, co jest niezwykle istotne. Wstęp na wszystkie seanse jest wolny, ponieważ cały projekt odbywa się w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Repertuar filmów niezwykle zróżnicowany. Od komedii po musicale przez kino obyczajowe. Także staraliśmy się go dobrać w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A co w najbliższą sobotę? W najbliższą sobotę komedia francuska, a oni dalej grzeszą, Dobry Boże, pewnie wszystkim dobrze znana, więc będzie można miło spędzić czas w fajnej, ciekawej atmosferze. Oprócz tego będzie też wiele hitowych produkcji, takich jak m.in. La La Land z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone, produkcja z 2019 roku Na Noże z Danielem Craigiem, Jamesem Bondem, jakby nie było, oraz Narodziny Gwiazdy z supergwiazdą muzyki pop Lady Gagą i Bradleyem Cooperem. Także tych filmów jest sporo i mamy nadzieję, że każdy miło w plenerze spędzi czas w towarzystwie dobrego kina. No właśnie, a co zabrać ze sobą? Leżaki będą już dostępne, ale kino cieszy się takim powodzeniem, że jeśli ktoś zabierze ze sobą jakiś kocyk, to na pewno to nie zaszkodzi. Coś do picia, no i przede wszystkim to dobre nastawienie i dobry humor.
Super. A czy sprawdzałeś już pogodę? Czy pogoda się sprawdzi? Jeszcze nie, no ale może ty wiesz coś na ten temat. Ja jestem akurat specjalistą od pogody dzisiaj. Powiem wam, że jutro warto ze sobą wziąć z domu dwie rzeczy. Okulary przeciwsłoneczne i parasol. To pierwsze przyda nam się w pierwszej połowie dnia, bo dzień się zapowiada pogodny i piękny, ale parasol może nas uratować przed burzami i opadami deszczu. Właśnie po południu i wieczorem. Uchylę też rąbka tajemnicy. Weekend was nie zaskoczy. Będziecie na pewno zadowoleni, więc myślę, że wybierzecie się na pewno do kina pod chmurką. A jeśli dębniki są odległą lokalizacją dla was, to polecam także kino pod chmurką w Mocaku, ale też niedaleko zalewu Bagry w nowo otwartym parku Szuwary. Julka, no wspaniale, wyczerpująco. Mam nadzieję, że to kino pod chmurką, bez chmurki będzie, a jak będzie deszcz, to na przykład można zmodyfikować repertuar i na przykład deszczową piosenkę wtedy puszczać i się robi multimedialnie. Jak się jeszcze zrobi w Krakowie? Zaraz się przekonam. I nie odchodzimy daleko od tematu, bo nadal będzie zielono. Mm. Tym razem mamy coś dla ogrodników, tych doświadczonych, ale także takich jak ja, czyli tych zdecydowanie mniej. Ogrodnicza Szkółka, czyli akcja Zarządu Zieleni Miejskiej, ma nam pomóc zainspirować się ogrodnictwem, czyli znowu ta nasza inspiracja tematyczna, czyli temat dzisiejszego odcinka. Czy to się uda? No to o tym się przekonamy dopiero po pierwszym spacerze, ale jest duża szansa, bo coraz więcej młodych ludzi chciałoby taką przygodę rozpocząć. Sadzić w sensie. W sensie sadzić. Kto z nas w dzieciństwie nie bawił się na trawniku, łące czy w ogródku? Świetną okazją, żeby przypomnieć sobie te czasy, będzie Szkoła Miejskich Ogrodników. To wakacyjna odsłona projektu Zarządu Zieleni Miejskiej, który promuje ideę miejskiego ogrodnictwa. Ale czy ogródki działkowe cieszą się popularnością wśród młodych ludzi? Bardzo wiele rodzin z małymi dziećmi, czyli młodych ludzi, wybiera ogrody działkowe, bo widzą tutaj w tym jakiś potencjał do wypoczynku, rekreacji. No i oczywiście to, żeby dzieci zapoznawały się z przyrodą. Już w tę sobotę, 15 lipca, krakowianie mogą wziąć udział w czterech spacerach, podczas których będą mieli okazję dowiedzieć się o uprawianiu roślin jadalnych oraz posłuchać opowieści o historii i tradycji ogrodnictwa. Można korzystać z działek, nie wyjeżdżając z miasta. Po pracy można po prostu od razu znaleźć się na łonie natury. Można sadzić, siać, pielęgnować. Na warsztatach będzie można poznać doświadczonych ogrodników i zadać im wszystkie nurtujące was pytania. Zapisy trwają. Kto pierwszy, ten lepszy. Leśne Laboratorium Zabaw istnieje od 2 lat. To wspólna inicjatywa Zarządu Zieleni Miejskiej oraz mieszkańców zmierzająca do przybliżenia małym dzieciom natury. Na wyposażeniu tego szczególnego laboratorium są m.in. piaskownica, wigwamy z gałęzi czy błotna kuchnia. Mieszkańcom miejsce spodobało się na tyle, że teraz wspólnie z urzędnikami będą je poprawiać i rozwijać. Wykonaliśmy już część tych prac, a teraz w czwartek o godzinie 16 zapraszamy na już taki finał i jednocześnie na taki moment też celebracji. Będziemy wykonywać jeszcze bramki do piłki nożnej, będziemy razem robić taką ciufcię drewnianą. Laboratorium znajduje się na Krzemionkach, niedaleko ulicy Redemptorystów. Społeczność Starego Podgórza na tyle polubiła to miejsce, że poczuła się za nie odpowiedzialna i o nie dba. Zdaniem urzędników to dobry zwyczaj, który powinien dotyczyć również innych terenów zielonych w Krakowie. Dworek Białoprądnicki i jego otoczenie zachwyca nie tylko pięknem przyrody i wspaniałą historią, ale przyciąga także miłośników sztuki, w tym muzyki.
Skupiamy się na plenerowych wydarzeniach przez cały lipiec i sierpień. Zapraszamy na koncerty. Już rozpoczął się cykl Letnie Granie. Próbujemy wychodzić do muzyków, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę muzyczną, stawiają pierwsze kroki, więc to doświadczenie mogą złapać u nas, ale wychwytujemy tych najlepszych, więc to jest cykl Odkrywka. W każdy piątek o godzinie 19 przez lipiec i sierpień, a w każdą niedzielę też o 19 właśnie cykl Letnie Granie. Z kolei 15 lipca możecie wybrać się na Noc Jazzu. Czuwa nad nią Marek Pospieszalski. No, okazuje się, że ta publika nam się coraz bardziej zmienia, to nas bardzo cieszy. Rotuje się i ta odległość od centrum wcale dla publiczności nie stanowi problemu. Mamy również teraz więcej obcokrajowców, czyli turystów, którzy po prostu do nas przyjeżdżają, bo widząc tą ofertę, po prostu chcą posłuchać naprawdę dobrej muzyki. Właściwie dzieje się tyle w Krakowie, że nawet gdyby obierać destynację kategorią za darmożkę, to człowiek się nie wyrobi. Zmieniamy trochę temat. Zostańcie z nami. Są prawdziwymi bohaterami. Mało tego, są mistrzami Polski w koszykówce. To niesamowita drużyna sportowa. Za chwileczkę dowiecie się więcej. Ja jeszcze tylko dodam, że nawet film dokumentalny o nich powstał. No właśnie. I właśnie dlatego, można by było powiedzieć, i nie tylko dlatego, przygotowaliśmy taką relację sportową. Nieczęsto to robimy, ale tutaj postanowiliśmy zrobić wyjątek, bo był to mecz zacięty, niezwykły, wyjątkowy i pełen zwrotów akcji. A głównymi bohaterami krakowska drużyna koszykarska Four Heroes. Z mistrzami Polski w koszykówce 3x3 na wózkach rozmawiała prawdziwa fanka chłopaków Martyna Masztalerz. Dlaczego jako pierwszy będziesz odpowiadał na moje pytania tutaj? Taka naturalna kolej rzeczy. Jestem trenerem, więc z reguły to mi przypada ta palma pierwszeństwa. Grałeś w tym meczu z Kielcami? Tak, grałem. I jakie uczucia ci towarzyszyły? Bo wiem, że zaczęliście ten mecz od takiego bardzo poważnego prowadzenia. Zgadza się. Na początku spotkania osiągnęliśmy dosyć wyraźną przewagę punktową. Na pewno nam pozwoliło gdzieś tam to spokojnie kontynuować swoją grę i realizować założenia taktyczne, a u przeciwnika na pewno wywołało to lekki niepokój, co w konsekwencji dawało ich niecelne rzuty, tak? które gdzieś tam powodowały, że ten wynik do pewnego momentu się utrzymywał. No ale Kraków nie jechał na te mistrzostwa chyba z taką myślą, idziemy na mistrza. No złota się nie spodziewaliśmy, natomiast no, koszykówka 3x3 jest taką dyscypliną, że właściwie każdy może wygrać z każdym i tak naprawdę dyspozycja w te 10 minut decyduje o tym, kto zgarnia zwycięstwo. Kielce w tym sezonie zgarnęły praktycznie wszystko, tak? Wygrali super puchar mistrzostwo Polski, więc w tym momencie, że tak powiem, są zdecydowanym liderem. Natomiast tak jak mówiłem, no, ta koszykówka 3x3 jest specyficzna, tak? W koszykówce 5x5 tutaj i to też jest dosyć ważny aspekt, bo chodzi o klasyfikację i punkty medyczne, tak? My rywalizując z drużynami 5x5 zawsze odstajemy, bo po prostu nie posiadamy zawodników wysokopunktowych i gdzieś tam już na starcie jesteśmy no, teoretycznie słabsi, tak? Ponieważ posiadamy bardziej schorowanych graczy, którzy nie mają takich zdolności motorycznych i nie wykorzystujemy tych możliwości, które dają nam przepisy. Tutaj w tej koszykówce 3x3 ten limit punktów medycznych jest mniejszy, więc można powiedzieć, że drużynę gdzieś tam bardziej mieliśmy dopasowaną i nie odstawaliśmy tak jak w tych meczach 5x5, więc to też tutaj na pewno miało znaczenie. Po pierwszym meczu, który przegraliśmy chyba 9-6, jak schodziliśmy, to tak popatrzyliśmy po sobie i stwierdziliśmy wszyscy w sumie, że no, oni są do ogrania i jest szansa, jak poprawimy niektóre aspekty naszej gry, szczególnie w obronie, ustawienie w ataku i troszkę inne, i będziemy się trzymali tych założeń, które gdzieś tam sobie ustalimy przez cały mecz, to damy radę Kielce, brzydko mówiąc, może ograć. Złote medale w tym roku wywalczył zespół Four Heroes Kraków! Poprawiliśmy swoją grę, ustawienie na boisku,
Oczywiście grę w obronie to jest podstawa. No jak zaczęliśmy mecz 5-0, to zespół z Kielc tak naprawdę rzuty takie oddawał nieprzygotowane, z nieprzygotowanych pozycji dzięki naszej dobrej obronie. Dlatego to zaowocowało na pewno tym wysokim prowadzeniem na początku. No później wiadomo, coś tam troszkę nerwówki się wdało generalnie, ale najważniejsze zdobyliśmy. Zdobyliście i szeroko się uśmiechasz. Bardzo szeroko. Powiem, że euforia po ostatnim gwizdku była niesamowita, naprawdę. No, nigdy tak jeszcze się nie czułem, żeby Mistrzostwo Polski zdobyć. Wyjątkowe uczucie. Ostatni moment meczu, kiedy już wiecie, że tą jednopunktową przewagą zdobyliście Mistrzostwo Polski. Co się w tobie dzieje? No ja szczerze powiedziawszy, tak ogarnąłem Mistrzostwo Polski, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to dopiero chyba już po gwizdku, jak już zaczęli wszyscy ci, którzy z nami przyjechali, kibice i chłopaki z 4 Heroes, którzy grali jako 4 Heroes 2, zaczęli podbiegać, cieszyć się, przybijać piątkę i mówić, jest Mistrzostwo Polski. To jest wasze najważniejsze osiągnięcie do tej pory. No tak, tak jak tutaj koledzy już wspominali, że w lidze jak gramy 5-5, no to jednak pozostałe drużyny mają nad nami przewagę. To właśnie dotyczy tej niepełnosprawności, że u nas są zawodnicy, no tak jak my to mówimy między sobą tam w żargonie, bardziej połamani po prostu. No teraz te 3-3 to tak zrobiliśmy po prostu, dwóch naszych wysokich zawodników, tak zwanych, no i plus ja do tego doszedłem. Był wysoki i ty. Tak jest. Tak to właśnie wygląda u nas. I proszę bardzo, jaka radość, szczęście na twarzach tych ludzi. No coś pięknego. Drodzy nasi, w ostatni piątek miała premierę nowe cegiełki, które prezentujemy. Wakacyjne miejscanarium. Tak to nazwałem, czyli nasze ukochane miejsca w Krakowie. Ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjmie się pewnie po mojej śmierci, tak jak to ze wszystkimi wielkimi dziełami bywało. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców Krakowa, jakie są ich ukochane referencyjne miejsca na terenie Dębnik. Kraków w wakacje to nie tylko Stare Miasto, Kazimierz czy Podgórze, to także Dębniki. Zapytaliśmy więc mieszkańców tej dzielnicy o 3 miejsca godne polecenia. Lody koniecznie tutaj za rogiem. Nie wiem, warsztat lodowy, tak? Gdzie jeszcze w Dębnikach? Co jeszcze robimy? Ty chyba lubisz to tam, gdzie kupiłaś warzywa. No na plac oczywiście, do pani Basi koniecznie warzywa kupić. I co jeszcze? Jakiś plac zabaw może, co? Ten skwerek zielony jest super fajny i oczywiście Wisła. I jeszcze jedno, Park Dębnicki. Schyły Twardowskiego. Bardzo mi się podoba Gnek Dębnicki. Piękny jest ten kościół tutaj. No i generalnie wszystkie uliczki na Dębnikach mają swój niepowtarzalny klimat. Ktoś, kto lubi historię, to może iść odwiedzić dom, gdzie Jan Paweł II się urodził. Znaczy nie urodził, tylko mieszkał. No i co jeszcze? Dębniki są bardzo ładne. Zakrzówek, jeśli to są Dębniki. Cała ta dzielnica i bulwary nad Wisłą. Warta uwagi jest ta uliczka tu po prawej stronie. Ona się nazywa chyba Barska, bo ma świetne kamieniczki i na końcu świetną kafejkę. Jeśli od początku programu nie udało nam się was do niczego zainspirować, to jestem prawie pewna, że teraz nam się uda, bo pomogą nam w tym profesjonaliści. Rozbudzają naszą ciekawość, wkręcają w nowe pasje, po prostu inspirują. I dlatego zostali animatorami roku 2023. Każdy z nich zajmuje się zupełnie inną działką, ale łączy ich to, że kochają to, co robią i zarażają tym innych. Po raz pierwszy w okularach spróbuję gości bezbłędnie przedstawić. Joanna Szulborska, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry. Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski, animatorzy roku 2023. Dzień dobry, bardzo nam miło. Krzysztof Gacek, również animator roku 2023. I Dorota Kaczor, animatorka również tego zacnego dla was w szczególności roku. Jakie cechy szczególne powinien mieć dobry animator?
powinien... Powinien być otwarty na drugiego człowieka. Powinien być uśmiechnięty i obdarzony takim zrodzonym szacunkiem dla każdego, kogo spotyka na swojej drodze. Ale czy to jest showman? Oczywiście. Być autentyczny w tym, co robi. Być autentyczny. Musi lubić to, co robi, tak? Mm. Nie udawać, że to mu się podoba, tak? Że robi to... No ja jeszcze dorzuciłabym kreatywność. Mhm. Aha. A ja inspirowanie. Inspiracja, inspirowanie do działania, do wspólnego działania twórczego. Do poszukiwania, bym powiedziała nawet, prawda? Do eksperymentów również. Tak, do, że tak powiem, podnoszenia skrzydeł, poszukiwań własnych, do wkręcania w kulturę właśnie. Mamy z tym kłopot, prawda, że jednak ludzie no, potrzebują tej alternatywy do spędzenia wolnego czasu i okazuje się, że jest kłopot, żebyśmy szukali tej alternatywy w teatrze, w sali koncertowej czy chociażby przy grach planszowych. Mhm. Czy rozwijali skrzydła z książką, ale łącząc bardzo różne dyscypliny. Joanno, no właśnie, jak wy definiowaliście dobrego animatora? No bo to wybrać, i to zarówno, zdaje się, w szranki stawały instytucje i osoby fizyczne, no i to chyba wybór był ciężki. Tak, to była druga edycja konkursu. Wybór co roku jest trudny, natomiast to, co przyświecało, to jednak to kryterium innowacyjności, atrakcyjności zarówno koncepcji, idei, jak i metod stosowanych w tych zajęciach, które animatorzy proponują, bo ta atrakcyjność przesądza o tym, czy ktoś pójdzie do teatru, przeczyta książkę, czy zajmie się czymś fajnym. Będzie to przedkładał ponad siedzenie w telefonie czy przed telewizorem. Ale miłe w tym wszystkim jest to, że to nie wy zgłosiliście się do konkursu, tylko zgłosili was inni. I myślę, że to już was, nie trzeba zdobywać tego tytułu, żeby poczuć się wyjątkowo. Krzysztofie, na przykład ty jesteś nauczycielem. Rozumiem, że nauczycielem z powołania prawdziwego, bo tak, jednak inspirujesz... Tak, uwielbiam. Po prostu zawsze marzyłem o tym, żeby być nauczycielem. No i udało mi się, tak? Ja zaczynałem, jestem magistrem historii. No z tą historią to już tak niewiele mam wspólnego. Obecnie pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 6 dla dzieci niesłyszących, niedosłyszących i z wadami słuchu. No jestem pasjonatem gier planszowych. No, no właśnie, prostu... przez te gry planszowe jakoś trafiasz do kolejnych dzieci. Tak. Jaki też strategiczny, jakiego typu? To zależy wszystko od osoby, z którą gram. Tak naprawdę, jak myśmy zagrali razem, to wybrałbym inną grę, niż jakbym zagrał na przykład z paniami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to chodzi o to, że po prostu no, lubię te gry planszowe, przyniosłem te gry planszowe nagle do szkoły i okazało się, że podoba się to dzieciom. I nagle cała szkoła gra w gry planszowe i okazuje się, że szkoła to dla nas za mało i że trzeba z tymi grami wyjść poza tą szkołę. I tak się narodził właśnie cykl turniejów międzyszkolnych, gdzie chodzimy do różnych szkół i uczymy dzieciaki grać. To trzeba wspomnieć o tym, no, że to jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, dzieci niedosłyszące z wadami mowy. I chodzimy do innych szkół, nie tylko specjalnych, no i pokazujemy właśnie tą pasję, przekazujemy właśnie te gry, pokazujemy, w jaki ciekawy sposób można spędzać czas, zamiast właśnie siedzieć przy tym tablecie, jak spotykamy się twarzą w twarz, tak? To też nie jest właśnie siedzenie przed komputerem. Dzieciaki, no świetny sposób na integrację, tak? Spotykamy się, no i każdy taki turniej to jest podniesienie samooceny u moich dzieci, z mojego ośrodka. Pokazanie... Potrafimy, wychodzicie stąd zadowoleni, szczęśliwi. My też, bo pokazaliśmy wam coś fajnego. To chyba nie zostało jeszcze tak wypunktowane, bo to te dzieci niedosłyszące z wadami, one organizują te turnieje. Tak, one uczą słyszących, jak grać, prawda? Tak, każdy taki turniej to jest taki tutaj... scenariusz, to jest przygotowanie po prostu tego, zarówno logistyczne, jak tam dojechać, scenariusz, prezentacja dotycząca właśnie nas, o czym będzie ten turniej. To jest jakaś, każdy turniej to jest jakaś historia, którą właśnie te dzieciaki pomagają mi przygotować. A wy też jesteście osobną historią. Przepraszam, w takim razie opowiedzcie swoją historię, Beato. My prowadzimy taki projekt w Pałacu Potockich na zaproszenie Krakowskiego Biura Festiwalowego Literackie Chwile w Pałacu Potockich. I rozpoczęło się to w czerwcu 2021 roku, kiedy rozpoczęliśmy skromnie, bo warsztatami dla dzieciaków. Natomiast obecnie prowadzimy warsztaty dla dzieciaków, warsztaty dla rodzinne, dla rodzin uchodźczych. Prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z specjalnymi potrzebami, ze szkół specjalnych i ośrodków krakowskich. Jak również zakończyliśmy w czerwcu cykl niezwykle ważny dla nas, ponieważ przeprowadziliśmy cały cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i
uczyliśmy, jak prowadzić warsztaty literackie dla dzieci, żeby tą ideę przenosić dalej. Bo wiadomo, że Pałac Potocki jest piękny i otwarty dla każdego, ale nie zmieszczą się wszyscy. Więc chcieliśmy, żeby ta idea się niosła również do krakowskich przedszkoli. I udało się ten projekt zorganizować z wielkim sukcesem. Nauczyciele przedszkolni wdrażają programy literackie u siebie w placówkach i już w ciągu roku, ale teraz też mają plany na wakacje. Maćku, ja mam takie pytanie. Mówi się, że jest kilka typów osobowości. Introwertyk, ekstrawertyk, sangwinik i animator. To jest możliwe, że jest kolejnym typem osobowości. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest taki typ osobowości, który potrafi jednoczyć ludzi o różnych osobowościach wokół siebie. My prowadzimy warsztaty literackie i one są skupione wokół książki, ale tak naprawdę ta książka jest tylko pretekstem do tego, żeby spotkać drugiego człowieka. Pretekstem i narzędziem. I narzędziem do tego, żeby to spotkanie, z tego spotkania wynieść coś więcej niż tylko patrzenie sobie w oczy, chociaż czasami wystarczy popatrzeć sobie w oczy. I nieważne, czy ten człowiek, z którym się spotykamy, ma 5 lat, czy 105, skąd przyjechał, jaki ma kolor skóry, w co wierzy i tak dalej. Myślę, że bycie animatorem to jest przede wszystkim bycie otwartym na drugiego człowieka. Mhm. Nie, czy wy pracujecie indywidualnie, czy lubicie się łączyć w jakieś grupy animatorów? Jak to jest? Czy animator jest indywidualistą? My pracujemy w duecie z Maćkiem, więc tutaj nie znam. Ale bardzo lubimy przeróżne kooperacje i współpracę. I też świetnie nam się układa współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym i programem Kraków Miasto Literatury UNESCO. Więc tam pracujemy całym zespołem na tym, żeby ten program wdrażać. I bardzo to lubimy. I czerpiemy od siebie inspiracje i nawiązujemy przeróżne relacje i współpracę. Dorota, na czym polega twoja forma animacji? Ja zostałam wyróżniona za działania z młodzieżą uchodźczą za pomocą teatru, a dokładnie narzędzia, które nazywa się Teatr Forum. Staraliśmy się jakby spowodować zmianę społeczną. I to, co jest dla mnie najważniejsze, to są działania artystyczne połączone ze zmianą społeczną, z działaniami społecznymi. Co to jest? Dla mnie to jest enigmatyczne określenie. Myślę, że teatr w ogóle jest takim narzędziem. Zawodowo jestem związana z teatrem, z muzyką, ze śpiewem. Ostatnio też z tańcem w kręgu. I myślę, że są to takie działania, które bardzo mocno integrują, które oswajają ze sobą nawzajem, które są poza słowem. Dzisiaj, będąc w obliczu takich wyzwań, jakie mamy w ostatnich latach, myślę, że sztuka może wychodzić poza tylko tą wartość taką artystyczną, może stać się po prostu narzędziem zmiany i integracji. No i nie ma języka przede wszystkim, tak, więc i to myślę, jest... że to, co masz tutaj, czyli flagę ukraińską, rozumiem, że też... pomagasz im przez to działanie i właśnie, chcesz podkreślić to też. Tak, jak najbardziej symbolem. Też ja jestem animatorką niezrzeszoną przy Instytucji Kultury, ale współpracuję z wieloma instytucjami kultury w mieście, z organizacjami pozarządowymi. Bez nich nie byłoby tych działań, bez przeróżnych miejsc, które wspierały mnie w ostatnim roku. Takie też miejsce mnie jedno z nich zgłosiło do tej nagrody, więc bardzo serdecznie dziękuję za to, że będąc freelancerką mogę działać szeroko. Jasne, no to właśnie, przepraszam, jak to jest? Załóżmy, że idziemy na jakieś zajęcia i bardzo nam się podoba, inspiruje nas bardzo ktoś, kto je prowadzi. Możemy w takim razie zgłosić go do was? Jak to się odbywa? Jasne, oczywiście. Co roku ogłaszamy termin składania wniosków, bo jest zawsze jakiś deadline i wówczas każdy może zgłosić swojego ulubionego animatora, czy edukatora, czy to pracującego w muzeum, czy w teatrze, czy właśnie freelancera. Może też zgłosić swój ulubiony podmiot, który na rzecz kultury i edukacji kulturowej działa, bo tutaj mamy akurat laureatów w kategorii osoby fizyczne, animatora roku, natomiast mamy też kategorię podmioty i laureatem tegorocznej edycji jest Biblioteka Kraków, która przeszła ogromną reformę i ewolucję w organizacji swojej działalności i w wyjściu do mieszkańców Krakowa od czasu połączenia czterech miejskich bibliotek w jedną Bibliotekę Kraków, prawda? Dzisiaj myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest równie dobrym i świetnym partnerem dla
miasta w realizacji idei Kraków Miasto Literatury UNESCO. Joanno, i też z tego, co mi wspominałaś, jest przykład firmy, po której no, ciężko się spodziewać takiej działalności, a jednak. Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście w drugiej edycji Miejska Instytucja Kultury została uhonorowana tym tytułem w kategorii podmioty, natomiast w pierwszej edycji mieliśmy główną nagrodę, którą otrzymała organizacja pozarządowa, Fundacja Wszyscy Obecni. Natomiast wyróżniony został podmiot prywatny, klub K2O na osiedlu Wizjonerów w Bronowicach, gdzie deweloper budując mieszkania, budując osiedle, znalazł przestrzeń, środki na tę przestrzeń, w której młodzież, dzieci spotykają się. Są organizowane zajęcia edukacyjne, gry terenowe i działa świetnie klub kultury, klub K2O. Także... A czy wy widzicie przestrzeń do tego, żeby działać dalej? Jak to jest? Napędza was to dalej i... To jak widzicie, że w oczach innych rodzi się jakaś pasja i iskra. To jest, myślę, niekończąca się historia. No i to jest piękne. Każdy człowiek, którego spotykamy, jest okazją do tego, żeby coś wymyślić razem i przeprowadzić jakiś eksperyment. Tak, to prawda. Spróbować. Czyli już macie coś w głowie, rozumiem? I my, i ci ludzie, którzy uczestniczą w tych warsztatach, bo jak wspominałam, szkolimy nauczycieli przedszkolnych i oni to przenoszą, zaczynają działać u siebie, ale też prowadzimy... Tylko jedno jeszcze muszę dopytać, bo jestem strasznie ciekaw, na czym polegają warsztaty literackie. No, jak się czyta książkę, to się czyta książkę, a warsztaty to jest jakiś performance. To nie są stricte warsztaty literackie, one są inspirowane najpiękniejszymi książkami dla dzieci. Mhm. I zawsze książka jest takim punktem wyjścia i początkiem przygody. My rozmawiamy nie tylko o historiach, które pojawiają się w tych książkach, ale rozmawiamy także o autorach, ilustratorkach, ilustratorach, rozmawiamy o tłumaczach, rozmawiamy o problemach poruszanych w tych książkach, dlatego że teraz jest coraz więcej pięknych książek dla dzieci poświęconych bardzo trudnym tematom. Ale migracji, wojnie, tożsamości i o tym też rozmawiamy z dziećmi dorosłymi. I książka jest tym przewodnikiem i punktem zapalnym do tych wszystkich działań. Dla mnie też istotne jest to, że poznajemy się nawzajem, my animatorzy, animatorki, i że możemy później działać razem, i to jest olbrzymi potencjał. Myślę, że w tę stronę idziemy i wszyscy, i też programy, które są tutaj właśnie miejskie, zakładają tą integrację, to sieciowanie tak zwane, i wtedy myślę, że wszystkie ręce na pokład, możemy naprawdę dużo zdziałać. Tak, dziękujemy. Ja myślę, że miasto Kraków będzie wkrótce liderem edukacji jest kulturowej. Lepsze od Warszawy. To muszę powiedzieć, tak? To prawda? No, ja jestem przekonana. Wiadomo. No, ale mamy większy budżet nawet, jak się okazało. Tak, proszę państwa, no, myślę, że jesteśmy tutaj coraz lepsi i nasz program edukacji kulturowej jest ukierunkowany na animatorów, edukatorów, ponieważ zrobiliśmy badania, z których wynikało, że to są te zawody i grupy zawodowe niedowartościowane, potrzebujące tej płaszczyzny wymiany doświadczeń. Warszawa tu? W związku z tym właśnie program edukacji kulturowej, Krakowski Archipelag Kultury, który jest tą formą wsparcia, jest adresowany do animatorów, a Nagroda Animator Kultury jest elementem tego programu i jest to nagroda finansowa, dodajmy, bo tutaj też to hasło nie padło, to nie jest tylko prestiż, to nie jest tylko tytuł, ale jednak jest to nagroda... Musimy, przepraszam, kończyć. Państwa ja zachęcamy... Się czujemy docenieni, dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcamy do podkablowania jakichś animatorów z sąsiedztwa, bo chyba warto. A teraz będzie kolejna inspiratorka, można powiedzieć, do tego, żeby rano wstać. Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wstawać wcześnie rano. Ja uważam, że trzeba wstawać w dobrym humorze. A jak do tematu podchodzą krakowianki? Nasza instruktorka jest naszą inspiracją od początku do końca, przez cały rok. W związku z tym jej energia pozwala nam przyłamać opory i rano jesteśmy tutaj. Dzięki temu wszystkie panie są tutaj bardzo pozytywnie nastawione, więc my czerpiemy ze siebie nawzajem, no i z tego otoczenia, bo muszę przyznać, że do naszych potrzeb jest to rewelacja, tym bardziej, że naprawdę jesteśmy tylko my i przyroda. Cały dzień jest z uśmiechem, absolutnie. A co mnie jeszcze motywuje? No przede wszystkim zdrowie. Przede wszystkim zdrowie, dobra forma, poczucie takiej wartości, przekraczanie tych ograniczeń, które każdy z nas ma
Kultura ciała i ducha dla nogi, oka i brzucha realizowana jest nie tylko poprzez ćwiczenia fizyczne, ale także wydarzenia kulturalne. O jedno i drugie dba Aga Misiewicz, która od ponad 25 lat zachęca krakowianki do ruchu i aktywności. Przychodzimy ćwiczyć z takim wakacyjnym nastawieniem, bo nie ma ludzi, bo jest woda, bo jest fantastyczne drewno do tego, żeby robić pół godziny ćwiczeń na lądzie i pół godziny robimy tak zwanego wodnego aerobiku. Sceneria idealna, zauważyłam, że mam nawet więcej osób niż na przykład teraz w parku. Wszystko jest na zewnątrz, formuła jest genialna, bo jest rano, bo jest dyscyplina, bo jest wstawanie, potem jest nagroda. Najpierw być może jest zimno, żeby wejść, jak tu widać było, ale potem się rozgrzewamy, ponieważ te ćwiczenia w środku pod wodą są też takie energiczne, żeby rozgrzać ten organizm przy okazji, masaż ciała przy okazji, właśnie to takie poczucie tych wakacji. A myślę, że do końca września będziemy tak praktykować. Czy krakowianki chętnie przychodzą rano, żeby ćwiczyć? Jest coraz lepiej. Muszę powiedzieć, że tutaj widać było, że schodzą się. Wiadomo, że jest później. Tu na przykład nie mogę robić kawy, bo do parku ściąga mnie też tym, że robię kawę. Na pewno to jest kolejne wyjście ze strefy komfortu, bo ludzie lubią spać długo. Jak mogą spać, no to śpią do ostatniej chwili, a tutaj trzeba wstać, trzeba wejść do tej wody, trzeba pomyśleć o tym, co się tu bierze, rzeczy na przebranie, ale jak już są, no to nikt nie żałuje. I proszę bardzo, wystarczy odpowiednio wcześnie wstać. Fajna ekipa i jeszcze na zakrzówku nie ma tyle ludzi, co w internetach pokazują. Jakie uśmiechy na twarzach. Wspaniale. No. W zdrowym ciele zdrowy duch. I tak a propos, to ja teraz chyba udam się na moje osiedle animować mieszkańców do słuchania ekstremalnych odmian metalu. No to powodzenia w takim razie. A wam dziękujemy za dzisiaj. Wspaniałego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia.